Już w czerwcu przyszłego roku polecimy z radomskiego lotniska do Egiptu. Biuro podróży Alphastar, jeden z największych tour operatorów w Polsce, uruchomiło sprzedaż wycieczek do Hurgady z wylotem właśnie z Radomia. Prezes portu lotniczego Tomasz Siwak oraz właściciel biura podróży Alphastar, pan Krzysztof Strzylak, podpisali list intencyjny. Wynikiem tego jest ścisła współpraca między obydwoma podmiotami, dlatego od 19 czerwca do końca października będą się odbywały czartery Radom-Hurgada. Połączenie będzie realizowane samolotami typu Airbus A320 należącymi do egipskich linii Nesma Airlines. Airbus A320 obok Boeinga B737 jest najpopularniejszym na świecie samolotem średniego zasięgu. Najistotniejsze dla naszej firmy jest to, że te połączenia będą obsługiwały samoloty Airbus A320 należące do egipskiego przewoźnika Nesma Airlines. Pokazuje to jednoznacznie, że długość drogi startowej jest wystarczająca i tak duże samoloty, na pokładzie których znajdzie się 180 osób, mogą spokojnie operować z Radomia przy tak długim zasięgu. Wycieczki można już rezerwować w systemie internetowym tour operatora na stronie internetowej www.alphastar.pl. Wylot pierwszego samolotu do Egiptu jest planowany na 19 czerwca. Kolejne będą się odbywały w każdy czwartek aż do końca października. Zarząd Alphastar nie wyklucza przedłużenia operacji także na sezon zimowy. Obydwie strony będą dążyć do tego, żeby był to kierunek całoroczny. Na początku planujemy loty tylko do Hurgady. Podpisaliśmy taki list intencyjny z prezesem lotniska. Jeżeli lotnisko dostosuje do lotów międzynarodowych lotnisko, to jak najbardziej będziemy latać, mam nadzieję, że nie tylko do Egiptu. Władze spółki Port Lotniczy Radom konsekwentnie realizują założony plan uruchomienia cywilnego portu lotniczego w Radomiu. Atuty naszego lotniska, które zauważyła firma Alphastar, dostrzegają także inni przewoźnicy, z którymi spółka prowadzi zaawansowane negocjacje. Zarząd spółki Port Lotniczy Radom planuje do końca roku uzyskać certyfikat lotniska użytku publicznego i wpis do rejestru lotnisk cywilnych. Do czerwca przyszłego roku mają być także oddane do użytku urządzenia nawigacyjne, które buduje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Tym samym stanie się możliwe uruchamianie także regularnych połączeń z radomskiego lotniska.